O głos pan Dobromir Sośnierz, poproszę. Ja myślę, że można w tę ustawę, ten projekt łatwo poprawić, dopisując tam takie zdanie, że w okresie przesunięcia tego terminu stan prawny zostaje utrzymany dotychczasowy, a wszelkie inne terminy zostają odpowiednio przedłużone. I myślę, że z takiego ogólnego, jeśli na szybko musimy ratować sytuację, to z takiego ogólnego przepisu można wywnioskować wszystko pozostałe, ewentualnie w drodze dalszego procesu legislacyjnego doprecyzować o jakie terminy, o jakie zmiany chodzi. Bo państwo sami sobie zaprzeczacie. Z jednej strony mówicie, że to jest ustawa, która wprowadza tylko obowiązek, zmienia tylko raporty z papierowych na elektroniczne, a z drugiej strony mówicie, że świat się zawali, jak tego nie zrobimy. No to albo jedno, albo drugie. Pani tu powiedziała, że tu 150 innych tysięcy ustaw trzeba zmienić, żeby zachować stan prawny. No to albo jest tak, albo tak. No to widocznie nie jest taka prosta zmiana. Gdyby to była prosta zmiana, to by przedsiębiorcy nie protestowali. Pan minister uważa, że wie lepiej od przedsiębiorców, co jest dla nich dobre, ale oni chyba lepiej wiedzą, czy to jest dla nich problem, czy to nie jest dla nich problem. Gdyby to nie był problem, gdyby to było ułatwienie, albo byłoby to obojętne, to by nie przyjeżdżali i nie protestowali. Więc najwyraźniej problem jest. Nie rozwiążmy go, póki tam właśnie nie narobimy większych problemów. Dziękuję. Dziękuję. Pan...